Słuchacie podcastu Teologia z Katowic. Serdecznie witam na kolejnym odcinku naszego wielce niesystematycznego podcastu dogmatycznego. Dziś przyszło mnie jakoś wątek wiodący prowadzić, a jest ze mną mój uczony kolega Jan. Witam się Państwu serdecznie. I chcemy, nie wiem czy będziemy się spierać, czy będziemy się zgadzać, ale chcemy się trochę pochylić, jak to mówimy dzielnie w kościelnej mowie pochylić nad kwestią jak to powiedzieć Bożego sądu czy Bożej sprawiedliwości to jest taka kwestia, która wielu ludziom Spędza z powiek sen, która często jest też bardzo obroniona i mnie się przynajmniej czasem zdarza, kiedy piszę coś o Panu Bogu, że jakieś komentarze zaraz rychło mi przypominają o tym boskim sądzie, więc tak sobie pomyślałem, że może dobrze jest jeszcze po raz N plus pierwszy publicznie o tym się nad tym się zastanowić. Nie umawiałem się z kolegą Janem, więc do końca nie wiem, co on powie na to, co ja powiem, ale to właśnie ten element dramatyzmu niech nam służy. Ja chciałem zacząć cytatem. Ja w ogóle dzisiaj sobie dużo cytatów przygotowałem, ale może nie będę ich wszystkich koniecznie czytał. Niemniej chciałem zacząć takim cytatem który mam wrażenie, może nam pomóc wyjść yy, yy, no, na takie przestrzenie być może dla wielu nieoczywiste. To jest fragment, a właściwie końcówka Psalmu 96. Niech się cieszą niebiosa i raduje ziemia, niech huczy morze i wszystko, co je napełnia, niech będą pełne uciechy pola i wszystko, co na nich, oraz niech będą radosne wszystkie drzewa w lasach przed Panem, bo przychodzi, bo przychodzi sądzić ziemię. Będzie sądził świat w prawości, a ludy w wierności. Proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawe wezwanie do radości, bo Bóg przychodzi sądzić. No, yy, można by powiedzieć właśnie, ale co mnie, chciał powiedzieć psalmista. Dla mnie to być może ze względu na wielokrotne, wieloletnie oczytanie z tym psalmem, ale on mi zawsze brzmiał dobrze. I nie było w nim żadnego... Elementu, który ty wydobywasz. Mhm. Bo y, sprawiedliwość Boża kończy kres ludzkiej niesprawiedliwości. Mhm. Więc ta radość jest y, wielka. Oczekujemy, że wreszcie przyjdzie Bóg i uczyni sprawiedliwość po swojemu, a nie według naszych ludzkich miar. Mhm. I y, tak sięgam. Powiedzmy, nie tyle pamięcią, co yy, oczytaniem czy wiedzą z lektur o średniowieczu, to to był klimat średniowiecza. My może kojarzymy średniowiecze z lękiem przed Bożą Karą, ale tam dominował klimat tego, że przy całej niesprawiedliwości, jaka jest na Ziemi, jest jeszcze Boża sprawiedliwość. I mhm. to jest, Fundament porządku świata. Także. Bardzo pięknie. To właśnie nie umawialiśmy się, a w sumie tak brzmi, jak sobie troszkę marzyłem, bo po prawdzie ja tak przekornie zacząłem, natomiast chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia biblijnego Boży Sąd powinien nam radość przynosić. Oczywiście pojawia się trochę takie pytanie, być może w klimacie, którego. Chyba trochę nabrało nasze chrześcijaństwo, no być może po tym średniowieczu. Takie, bo, bo tak, mam wrażenie, że z dzisiejszą naszą wrażliwością czytania tego psalmu, to czasem moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy psalmista, który tu się wypowiada, czy on jest jakiś. Nieświadomy, o czym mówi, czy też może jest takim pyszałkiem, co mu się wydaje, że sąd Boży mu nie zagraża, bo on jest w porządku, sądzeni będą inni, czy właśnie jakieś. A raczej może ten, który doświadczał niesprawiedliwości, którego bracia, siostry, bliscy mhm. doświadczali niesprawiedliwości. No Ale... właśnie. Mhm. Wprowadzasz perspektywę inną, indywidualną. Która w średniowieczu była bardzo mocna, mhm. bo lęk przed karą, przed osądzeniem. Mhm. I ja wracam ciągle do średniowiecza, bo dla średniowiecza idea sądu Bożego była ideą, która była żywa, obecna wszędzie. Mhm. No, w końcu Dante napisał boską komedię opartą i cały porządek świata tego, tamtego, mm -hmm. kosmicznego, wszystkiego razem mm -hmm. ujął według nie może dziejącego się sądu, ale według wyroków sądu Bożego. Tak każdemu to, co mu się należy. Mm -hmm. Przy czym Dante z pewną łatwością, znane postacie umieszczał w piekle, co świadczy o takim poczuciu, że Bóg jest większy, mm -hmm. że te nasze umieszczania w piekle nie są takie definitywne. A czy tobie się nie wydaje trochę, jako też człowiekowi obytemu w patrologii, że tu się trochę rozmijamy z taką optyką na przykład ojców pustyni, którzy mówili ty masz o sobie myśleć jako osądzonym, a dla innych ludzi modlić się o miłosierdzie. No, to jest, tak, to jest inna optyka mhm. i y, dlatego tego dojdziemy za chwileczkę, okay. y, bo y, bojaźń Boża, czy lęk przed karą moją własną w średniowieczu też był bardzo mocny mhm. i y, to rozwinęło praktykę coraz częstszej spowiedzi. Tak. Ja często na wykładach, jak nawiązuje do tego, pokazuje różnicę w pewnej mentalności, atmosferze. Średniowiecze było obyte ze śmiercią fizycznie, mm. wizualnie. tak. Więc wiadomo, śmierci się każdy bał, ale każdy wiedział, że śmierć jest nieunikniona i mm -hmm. bliska, a tym, czego bał się naprawdę. Było to, co po śmierci, sąd Boży. Tak. Więc to osobiste, osobisty lęk przed sądem Bożym, ten, który mówisz, był gdzieś u ojców, jak najbardziej tam był obecny. Mm -hmm. Natomiast faktem jest, że, ten, że Bóg osądzi również tych najgorszych grzeszników, tych, co nas gnębią, w średniowieczu jest o wiele mm -hmm. mocniejszy. No właśnie, bo, bo też. Ym nie da się ukryć, że ten psalm, który odczytałem na wstępie, on jest właśnie pełen radości i właśnie raczej jest w tym duchu, czy też zdecydowanie jest w tym duchu, że psalmista myśli o tym o Bogu, który przyjdzie wreszcie uporządkować tą ziemię, już nie będzie tego panoszenia się zła, wreszcie będzie no porządnie i to jest rzeczywiście perspektywa tego, który jest ubogi. Ja tutaj ubogi tak w biblijnym sensie, to znaczy często pognębiony, pokrzywdzony. Ja tu tropiłem takie różne inne miejsca w psalmach, gdzie jest taki bardzo charakterystyczny psalm siódmy, gdzie on jest nawet przez redaktorów zatytułowany, że to jest skarga oczarnionego, bo rzeczywiście z kontekstu wynika, że człowiek, który się modli, no jest jakoś ofiarą jakiejś intrygi, jest gdzieś może przed sądem postawiony, oskarżony o coś. I on tam właśnie mówi osądź mnie Boże sprawiedliwie, bo chodzi mu o to, żeby Bóg stanął w jego obronie. Pokazał, tak. że on jest niesprawiedliwie osądzany. Nie? To... Tak. I bardzo często właśnie w tym sensie w, w, w Biblii pierwszego testamentu jest mowa o Bogu jako sędzim Sprawiedliwym, to znaczy tym, który stanie w obronie pokrzywdzonych. No tak, ale jednocześnie lęk przed sądem bożym mhm. jest w Biblii obecny. I mhm. no, kluczowy tekst pana Jezusa, zapisany w Ewangelii Mateusza w mhm. 25 rozdziale, jednak jest tekstem skierowanym mhm. do nas, do mnie. Mhm i tekstem, który ma mnie pobudzić do lęku przed sądem. Myślisz o 25 rozdziale, ten słynny przypowieść o yy, owcach-kozłach, tak? Yy, 25, 31, 46. Aha. Czyli, yy. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale no i tak. wszyscy aniołowie tak, tak, z nim. A, I oddzieli owce od kozłów, tak, no byłem ty... głodny, a daliście mi jeść i tak, tak dalej. na mhm. sądu. Tak, tak, Te tak. owce i kozły to my. Tak, tak. Więc to jest skierowane mhm. do nas, żebym mhm. ja wiedział, że sąd Boży na tak. mnie przyjść idzie, więc... Aczkolwiek też jest w tym kluczu, że on się upomni ten sędzia sprawiedliwy, właśnie o wszystkich potraktowanych źle, bo, bo to będzie sąd z tego, co zrobił, a właściwie czego nie zrobiłem bliźniemu dobrego. To też jest ciekawe. Tak, jest to sąd z miłości bliźniego, tak. oczywiście, ale w ty... scena, hmm. mowa Jezusa jest mową... Pobudzającą do rachunku sumienia. Tak, oczywiście, oczywiście. Przy tym właśnie bardzo ciekawie, ja pam, pamiętam, jak po, po raz pierwszy ktoś mi na to zwrócił uwagę, a długo tego nie zauważałem, że, że nawet wbrew takim mm, przyzwyczajeniom, że człowiek jest skłonny robić ten rozrachunek z sumieniem pod tym kątem, co ja złego zrobiłem, a czego daj, o chwała Bogu, nie zrobiłem. A tutaj właściwie jest przepytywanie, co ty mogłeś zrobić, a nie zrobiłeś bliźniemu i to jest poważna sprawa. Tak, oczywiście. <grym, <grym, oczywiście. Nie, 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 nie wykonałeś jakiegoś dobra. My to, zanie, to, że zgrzeszyłem zaniedbaniem, niby się z tego spowiadamy we mszy świętej, ale tak chyba słabo pamiętamy, że to zaniedbanie to może być poważna sprawa. Dobro, którego nie zrobiłem, a mogłem. Y ja tu widzę to bardziej międzyosobowo. Mm -hmm. Że to nie zaniedbałem, tylko wobec człowieka, który stanął i potrzebował. Czyli tego bliźniego zaniedbałem. Tak, ale tego konkretnego, mm -hmm. tak, który tak. był przy mnie, tak. wzywał, potrzebował, a ja. Mm -hmm. I Bóg do mnie przyszedł w tym bracie, a ja go... No ale to był bliźni, to tak, był tak, człowiek, tak, tak, tak. więc to nie jest takie zaniedbanie, że mi się omsknęło, mm -hmm, tylko to mm -hmm. jest... Tak, masz rację, to mocniej takie, jest. Takie bardzo konkretne. Mm -hmm, mm -hmm. I, więc od zawsze Stary, Pierwszy, Nowy, Drugi Testament, Ojcowie, Średniowiecze... Ten sąd ma oba te wymiary. Mm -hmm. Natomiast już u ojców, właśnie w ramach takiego wewnątrz obu wymiarów, pojawiły się te dwie główne linie. Mm -hmm. Orygenes, który jest kojarzony za pokatastazm, mm -hmm. i Augustyn, który się temu sprzeciwił. A więc. Orygenes, który twierdził, że nie, taka kara wieczna w sensie mocnym wieczności, to jest wykluczone. I Augustyn, który mówi, nie, skoro jest napisana kara wieczna, mm -hmm. idźcie precz ode mnie w ogień wieczny. Mm -hmm. y I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Mm -hmm. Więc tutaj tak. te dwie tendencje, które... Wobec pewnego klimatu biblijnego są już wtórne o tyle, że one nabierają takiej rangi ostatecznej bardziej w duchu greckim, tak, absolutnym. Tak. tak. Na no, myślę, że bliższy byłby tu może jednak jeszcze wrażliwości biblijne Orygenes słusznie zwracając uwagę, że. Słowo wieczny w Biblii ma bardzo taką gamę znaczeń, niekoniecznie oznacza nieskończoność i w sensie ścisłym wieczny jest Bóg, a, tak, tak, a tak, cała więc Origenes, reszta. Orygenes to rozróżnił, tak. Augustyn nie rozróżnił, ale obaj yy, to dobrze jest od razu powiedzieć. Orygenes jak rozwijał myśl, że te kary pośmiertne będą. W jakimś sensie doczesny, ale mm -hmm. w sensie innym i doczesność Nie tak wieczne, jak Wieczny Bóg, tak, ale. No, mm -hmm. To od razu dawał dwie przestrogi. Pierwsza, że nie ma co zwlekać, bo tamte kary będą bolały mm -hmm. dużo bardziej. Oczywiście. A druga, to o czym mówiłeś. A ty, człowieku, myśl o sobie samym, a nie o innych. Mm -hmm. Że to nie jest takie poważne pytanie, czy wszyscy, nie wszyscy, ty myśl tylko. Jeżeli chodzi o perspektywę sądu, o sobie. Tak jest. Yy, więc, y, tak trochę, y, odrobinkę jeden z pierwszych takich może pozbierań, y, y, to tak, że y, rzeczywiście mam wrażenie, bo ja chciałbym tak tutaj y, to, to troszkę podkreślić, że faktycznie Bóg się objawia w Biblii jako upominający się, Właśnie, zwłaszcza o bliźniego pokrzywdzonego, o człowieka krzywdzonego, w Psalmie siódmym jest takie zdanie, Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg gniewny co dnia. Tak. Dlaczego on jest gniewny co dnia? Bo co dnia widzi, jak ludzie krzywdzą innych ludzi i on się na to absolutnie nie godzi, on się na to złości, tak ma nie być. Tak. Sąd Chrystusowy jest dokładnie tak. według tych kryteriów. Tak. Natomiast ja chciałem pójść. Mam wrażenie, taki kroczek dalej też w tą, jak to powiedzieć, głębie słów biblijnych, bo jednocześnie mamy takie sformułowanie u Świętego Jana, czyli u takiego. No, w takim momencie kulminacji objawienia, bo przechodzi Jezus, który no, nam daje pełne światło, jest taki niesamowity tekst o sądzie w trzecim rozdziale Jana. To jest ta rozmowa z Nikodemem. I tam czytamy taką przedziwną rzecz, bo Bóg nie posłał syna na świat po to, żeby osądził świat, ale po to, żeby świat został przez niego uratowany. Kto pokłada w nim wiarę, nie jest sądzony, a kto nie pokłada w nim wiary, już ma wyrok, już został osądzony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej ukochali ciemność niż światło, bo były złe ich uczynki. Taka bardzo ciekawa wizja sądu, w którym to nie, ty nie tyle Bóg feruje wyrok, wiecie, Bóg nie feruje wyroku, Bóg pokazuje jak jest. A, a co ty człowieku zrobisz? To w zasadzie tak ci będzie. Znaczy, to jakby to my wy, wybieramy sobie wyrok, a nie, a nie Bóg nas tropi i, i będzie nas sadzał do więzienia. Tak, że sami na siebie tak. wydajemy wyrok. Tak, to jest yy, pokazanie, że grzech ma skutki. Tak, że to jest wprost. Natomiast tu jest ciekawa inna rzecz jeszcze. W scenie z Mateusza 25 tak. Jezus jako jedyne kryterium stosuje tę konkretną miłość bliźniego. Tak. Natomiast w tym tekście, który przeczytałeś, jest kryterium, kto uwierzy. Tak. I to się powtarza również w ostatnim poleceniu Jezusa u świętego mhm. Marka 16:15. Kto uwierzy, nie przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Znowu... Albo osądzony, bo to słowo jest niejednoznaczne. Tak, mhm. ale, ale, ale w każdym razie mhm. będzie podlegał osądowi. Sądowi, tak. I to jest okazja, żeby powiedzieć, że z Biblii się jednoznacznych wniosków nigdy nie wyciągnie. Mhm. Że, żeby pamiętać, iż ta scena najważniejsza jest z miłości. Tak. Gdzie o wierze w Chrystusa, to właściwie tam ci, którzy czynili miłość Chrystusa, nie znali. Mm -hmm. A jednak w innych tekstach tu przytoczonych jest nie tyle o wierze, co o uwierzeniu, że tak. również odrzucanie słowa Bożego jest dla człowieka złe, zgubne. Tak. I tu bardziej jest to, że. To gdzieś niesie w sobie tę zgubę. Mm -hmm. To nie, nie jest taki sąd, który tak, oczywiście. jest zewnętrzny. Ja, ja nie wiem, czy bo oczywiście jest to jakiś rodzaj mojego konkordyzmu, ale może mam do niego trochę prawo, bo w końcu pisma muszą jakoś się ze sobą zgadzać, choć niekoniecznie werbalnie. Bo ja się na przykład dopatruję trochę wiary w, tym, w tej scenie z Mateusza 25, a mianowicie dlaczego? Bo Jezus występuje tam jako syn człowieczy. I teraz pytanie, czy ci ludzie, którzy oczywiście są rozliczani z tego, jak się odnieśli do konkretnego bliźniego, czyli do konkretnego syna człowieczego, lub córki człowieczej, która przed nimi stanęła. Wydaje mi się, że do tego, żeby każdego Bliźniego, który stoi przede mną, potraktować jako godnego tego, wartego tego, żebym ja mu pomógł, żebym ja mu usłużył, żebym ja był dla niego dobry, to trzeba jakoś wierzyć w człowieka, w wartość człowieka i że to jest ukryta wiara w Jezusa jako Syna Człowieczego, nie wyraźna, tylko tak. to jest jakby trochę tak, bo Jezus nie przyszedł. Bo, bo na przykład ja jakoś mnie jako belfra kościelnego, długoletniego zawsze jakoś tak męczy, żeby nie, nie myśleli ci, którzy nas słuchają. Że yy, na przykład sąd po, polegający na tym, jak to było z moją wiarą, że to jest jakby ocena człowieka za jego poglądy, abstrakcyjne. Tak. To nie jest ocena za poglądy, to jest pytanie, czy ja zaufałem Słowu Boga, ale to Słowo Boga może przyjść anonimowo w moim sumieniu. Na przykład, mówi, widzisz, gość jest głodny, mówi mi moje sumienie, czy ja uwierzę, że powinienem temu gościowi pomóc, skoro jest głodny, czy. Czy nie będę temu wierzył? No, tak, tak. Ja tak się słucham ciebie, ale dla mnie to jest prostsze. To ja tu. Aha. Sumienie, sumienie jest człowiek i jest wrażliwość. Mhm. To, co mówisz, jest komentarzem późniejszym no tak. i on może być, może nie być. Mhm. Natomiast ewidentnie oprócz. Wierzących głęboko, wierzących ludzi, dla których wiara chrześcijaństwo jest żywą rzeczywistością. Idea sądu Bożego współcześnie jest blednąca. właściwie mm -hmm. gdzieś tam zanika, mm -hmm. raczej jest ideą historyczną. I to szkoda. O tyle, że gdzieś do to pamiętam, słyszałem u ludzi ode mnie o pokolenie starszych, Bóg cię skaże, mm -hmm. bój się Boga, ja się Boga boję. Mm -hmm. To, co się kryje w pojęciu bojaźni Bożej, najcenniejsze jest to, co jest bojaźnią Bożą moją. Że mm -hmm. Ja się Boga boję. Mam w sobie bojaźń Bożą mm -hmm. i tam. A jak rozumiesz tą bojaźń Bożą? Bo no, my... mamy w piśmie, że miłość usuwa lęk, Bóg jest miłością. No, tak, czy to na ale... tym polega, żebym ja się bał Boga? Ale ta bojaźń Boża to w tych bardzo spontanicznych wyrażeniach, ona jest odzwierciedleniem pewnej postawy dobrej. Hmm. To nie jest. Tu nie chodzi o filologię i o takie. Rozpatrywanie mm -hmm. niuansowe, ale o to o, odwołanie się do pewnych y, fraz wypowiadanych spontanicznie, które mm -hmm. dzisiaj są prawie w zaniku, mm -hmm. a które wyrażają pewną postawę wobec Boga, która nie jest chorobliwym lękiem, ale mm -hmm. poczuciem, że y, y, Osąd Boży będzie. Mhm. Wiesz, bo ja na przykład mam takie, taką ochotę czytać tą frazę o bojaźni Bożej. Yy, yy, tak ją na, na, na dzisiejsze trochę sobie roboczo tłumaczyć, że tu chodzi o respekt. Miej respekt dla Boga. To znaczy, miej taki, taką, taki szacunek, taką, yy, taką yy, nie wiem, poczucie tego, że naprawdę jest ktoś, kto, yy, kto ten świat tak urządził, że pewne rzeczy są dobre, a pewne są złe i. I uważaj na to, nie, 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 bądź, nie, 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 nie sądź na przykład, że, nie, że wokół ciebie się kręci świat. Pamiętaj, nie w tym sensie, żebyś pamiętał, że masz się bać, bo Bozia ci zrobi krzywdę, jak będziesz zły, ja myślę, że to z tego powodu ta idea sądu Bożego się skompromitowała, że myśmy tak uprościli tą, tą wersję, wersję Boga. Tylko miej szacunek, dlatego, że naprawdę jakieś wartości są. Tam, gdzie na przykład w psalmach jest powiedziane, że mówi głupiec w sercu nie ma Boga, to chodzi o takiego głupca, który. Mówi, Mogę robić cokolwiek, bo kto mi co zrobi. Tak, I tak. tu jest. Ty nie myśl sobie, że ktoś się nie upomni o tych skrzywdzonych. O, jest to, taki ktoś. Tu jest to. Mhm. Bo ja nie mam najmniejszej potrzeby jakiegoś rozwijania, tylko przypominam sobie tę frazę Rozumiem. dokładnie w tym brzmieniu i mhm. ona mi dobrze brzmi. Rozumiem. A jeżeli już jakiś komentarz, to Antoni Pustelnik, mhm. człowiek, który. Przeżył całe długie życie na pustyni w samotności, i od niego y, zaczął się cały ruch monastyczny. Tak jest. I on, pod koniec życia, po kilkudziesięciu latach na pustyni, powiedział: Ja się już Boga nie boję, ja już Go kocham. Mm -hmm. Ale y, y, dla mnie zawsze było to, że podkreślone w tym opisie tego, a po w że to było powiedziane dużo, dużo później. Mm -hmm. I y, na początku mi się wydawało, przesada. Mm -hmm. to, powiedzieć, że ja Boga kocham, to nie jest taka rzecz niezwykła, ale y, tak z czasem, bo gdzieś to od dziesiątek lat za mną mm -hmm. idzie te, ta fraza, sobie myślę, jest w tym głęboka mądrość. Bojaźń Boża, początkiem mądrości. Mm -hmm. Nie wiem, czy to, 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 co ty tu mówisz, to troszkę nie jest kompatybilne z taką refleksją, którą kiedyś usłyszałem od kolegi teologa, który katechizował na takich pobrzeżach pewnego miasta, na, na osiedlach, gdzie było dużo takiej młodzieży. No. Niespecjalnie grzecznej, mm -hmm. delikatnie mówiąc, i on mówił mi, że on ma taką, takie wrażenie, że musi zacząć od Starego Testamentu z, z katechizacją ich, znaczy musi ich najpierw nauczyć tego dobra i zła, a dopiero potem będzie można mówić o Bogu kochającym, bo to na razie nie trafia, choć myślę, ja jestem tutaj o tyle ostrożny, że ja mam wrażenie, my żyjemy też. Często w tak przemocowych kontekstach, że jak jeszcze dokładamy do tego przemocowy obraz Boga, to już w ogóle nie ma, nie ma jak przedrzeć się do tej miłości. I dlatego mi pomaga trochę ta, to, co przywołałem z Ewangelii Jana, o tym o tym, że tak naprawdę sąd to jest coś immanentnego, coś wewnętrznego. To znaczy ja tak naprawdę siebie skazuję. Bóg jest raczej tym, który mnie usiłuje bronić przed tym moim wyrokiem na samego siebie. Bo generalnie to jest też coś takiego, o czym Geraldo Collins pisze, że Biblia transformuje y, pojęcia religijne, których używa. Że w Biblii mówimy o przebłagiwaniu Boga, ale to nie jest tak, jak się dobrze przyjrzeć, jak to działa w narracji biblijnej. To nie jest tak, że Bóg się obraził, siedzi i czeka y, albo nas karze, dopóki go nie przebłagamy. Tylko to Bóg chodzi za człowiekiem i mówi, człowieku, pojednaj się ze mną. Skończmy ten spór. No, aż y, tak to... No, ale nie, jest tak, jest tak. Jest tak. tak. Ezekiel Ym... nad rzeką y, tą tam, jak ona się tam nazywała, y, on widzi tą chwałę Bożą i on słyszy... To jest dla mnie rozwalające, ten 34 albo 6 rozdział Ezechiela, kiedy Bóg robi takie wypominki, mówi, słuchajcie, upominałem was, grzeszyliście, upominałem was, grzeszyliście, przyszła kara, grzeszyliście, rozproszyłem was, grzeszyliście, to co ja teraz zrobię? No człowiekowi dreszcz idzie, a Bóg mówi, pokropię was czystą wodą, ja was oczyszczę, no, no mnie to rozwala. To, to, to jest rzeczywiście tak. ten Bóg, który wcale nie jest na takiej zasadzie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom, nie? To, to nie tak, jest taka historia. Tak, tak. Mhm. To jest y, bardzo ciekawe, bo te y, słowa pływają. Ty zaczynasz używać y, kategorii przemocowości, mhm. a ja sobie przypominam, ta y, zazdrosna miłość miłość gwałtowna, mhm. miłość karząca i. Miłość karząca masz gdzieś? Nie, to przesadziłem, ale mm -hmm. miłość, no która jest zazdrosna. No tak, jak zazdrosny jest kochanek, nie? Yy, zaraz. To jest. Ja to znam w formie ch, yy, chyba pieśni neokomunalnej, to jest mm -hmm. z Biblii. Mm -hmm. Jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu, płakać będę. To jest gdzieś u Jeremiasza. Do niewoli pośle was. Tak. Tak, tak, tak. Więc kara jest. Tak, tylko że jednocześnie, ja dzisiaj, dzisiaj mam takie poczucie, że trochę wbrew temu, tym cytatom, które sam wyciągam na, 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 na plan pierwszy, to gdzieś mnie prowadzi ten psalm siódmy. On jest naprawdę tutaj genialny, bo w tym psalmie mamy właśnie taką też grę tymi pojęciami i z jednej strony czytamy tak, że ten Bóg jest właśnie gniewny co dnia, że jeśli się ktoś nie poprawi, to on swój miecz wyostrzy, przygotuje ogniste strzały. Ale parę wersetów dalej jest moim zdaniem cudowne wyjaśnienie tego obrazu, bo ja bym traktował te obrazy Boga, który każe, trochę tak jak my mówimy. Słońce wzeszło, słońce się podniosło na, 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 na niebo, słońce zachodzi, a tak naprawdę to nie słońce, tylko to ziemia się kręci, tylko z naszej perspektywy to tak wygląda. I w psalmie siódmym, w pewnym momencie, po tych, po tych strzałach, po tym mieczu, czytamy taką historię, że. Hmm, ten grzesznik dół kopie i pogłębia, a sam wpadnie do wykopu, który zrobił. Wróci krzywda z rąk jego na jego głowę, a własna przemoc spadnie mu na czaszkę. Że zło jest jak kamień, który podrzucam w górę i on mi spadnie na łeb po prostu. I to tak. nie Bóg musi robić, tylko tak. to zło mnie samo pokaże, bo ja czynię rzeczy, które mnie niszczą. Tak, ale potem jest Kochelet, mhm. który tak mhm. gorzko mówi, że. Widział, jak wielkich złoczyńców grzebali z honorami no tak. widział zło nieukarane. No zgadza się. Także to, to nie jest takie no proste. Bo, bo Kochelet widział zło, że tak powiem, nieukarane no w tym naszym, naszym wymiarze tego, co my możemy zobaczyć. Natomiast wydaje mi się, że tu jest mowa o tym, że naprawdę. Um, bo, bo, bo rzeczywiście są takie y, deszyfraże. Ja na przykład też znalazłem kiedyś w psalmie 68. Y, Bóg osamotnionym daje domostwo. Jeńców wyprowadza ku szczęściu, lecz zbuntowani zamieszkują suchy grunt. To jest ciągle, ciągle ta sama logika. Bóg mhm. jest tym, którym nie wywołuje do życia, się człowieku uprzesz, no to zostaniesz w tej pustyni i tam strzeźniesz, ale to nie Bóg ci to robi. Ty po prostu Ale. zostajesz w śmierci, z której nie chcesz wyjść. Nie? I to jest Ale. też taka, dla mnie, wydaje mi się, że ten Bóg, który jest tym sędzią sprawiedliwym, to również grzesznika chce uratować od jego grzechu. Chce potępić grzech, a nie grzesznika, natomiast jak człowiek się przyklei do swojego grzechu i nie chce się od niego odkleić, no to, no to zbiera, jak to mówi święty Paweł, obsonia grzechu, czyli wypłatę grzechu. To też jest taki ciekawy werset z, li, tak, z listu tak. do Rzymian. My niestety go mamy przetłumaczonego w tysiąc lat, że zapłatą za grzech jest śmierć, co może sugerować, to Bóg mi odpłaci za grzech, ale tam jest dosłownie wypłata grzechu albo nawet żołd grzechu, obsonia. Mm -hmm. I, I Paweł mówi obsonia grzechu, wypłatą grzechu jest śmierć. A darem Boga, charyzma Boga jest życie wieczne. I to jest trochę tak, będziesz służył Grzechowi, no Grzech ci zapłaci pensję za to, co, co mu służyłeś, no ale tą walutą, którą ma, czyli śmiercią. Będziesz domownikiem Boga, Bóg nas nie zatrudnia, tylko chce mieć dzieci, no to będziesz żył charyzma darem Bożym. I to jest jakby znowu moja głupota, która mnie może skazać, lub no właśnie, lub może mi pomóc przyjąć Boga. Więc ja mam takie trochę wrażenie, tak, jest nam trochę potrzebny ten język przypomnienia o Bogu, który, jak to mówi też chyba, to Paweł mówi, czyli do Hebrajczyków, że Bóg nie pozwoli z siebie robić żartów, nie? Tak. Y to nie jest tak, że, prawda, rób ta co chce, ta i kto mi co zrobi, ale nie myślmy o Bogu jako o takim mścicielu, co będzie koniecznie człowieka tam grillował, bo to tak naprawdę samo zło każe siebie. I najgorsze, co to Luis mówił, że ostatecznie dzielimy się na dwie kategorie. Takich ludzi, których ostatnim słowem będzie bądź wola twoja pod adresem Boga, i tacy, którym Bóg powie, no, bądź wola twoja, jakże się wybrał. No nie? to i tak trochę dualizm. Wiem, Natomiast. No to... Biblia ani stara, ani nowy testament nie przedstawia Boga jako dobrego wuja. Wujanie. Taki poczciwina, który tam zawsze tylko. Piętnasty rozdział Łukasza. Nie, w ogóle mówię o całości, że jednak ten obraz Boga, mm -hmm. który przede wszystkim jest kochający, mm -hmm. ale w tej, w tej miłości jest gniew, mm -hmm. jest kara, mm -hmm. jest groźba która mhm. jest czytana wewnątrz logiki miłości, jest stanięcie po stronie słabszych, jest mhm. groźba do mnie, ale i do innych, to jest żywe. Ja bym tego wszystkiego nie redukował, tylko do takiego um, uzewnętrznienia tego, co dzieje, co ja sobie sam robię. Mhm. Jest Bóg, który każe za grzechy. No i właśnie ja tego nie widzę. Wiesz, to, to jest raczej, raczej właśnie yy, jeszcze jeden cytat z psalmu, 81, 13. Zostawiłem go w uporze serca swego, niech idzie za swą własną radą. To jest ta historia. No, jak człowiek tak. się upiera, no to pójdzie tam, gdzie idzie i tam go spotka krzywda, bo on idzie ku krzywdzie. Natomiast to, to nie Bóg mu to robi. Tak, ale... Ja sobie też wyobrażam, że mhm. Bóg prowadzi każdego człowieka. Mhm. To, to jest yy, ta relacja, a Bóg człowiek z każdym jest tak intymna, że mhm. to z zewnątrz tylko widzimy bardzo mało. Mhm. Ale wyobrażam sobie takie kary Boże ku naprawie. Mhm. Znaczy, się to pozwolenie, ja myślę, że to jest trochę tak jak z mądrym rodzicem. To znaczy, no się, yy, o, y, no właśnie, mówiłem o 15 rozdziale Łukasza, nie, ten ojciec miłosierny. Nie? Mm. On absolutnie nie jest ojcem karzącym. No nie, oczywiście, absolutnie się, że nie jest ojcem karzącym. Natomiast yy, co się dzieje? Ten durny syn mu mówi, tata, dawaj mi spadek po sobie, ja idę w cholerę. Yy, I ten ojciec mówi, dobra, idź. I on tak naprawdę, przy, jakby karą dla niego jest to, że on tam potem te, te głoduje, bo, bo. No to bo jest on, konsekwencja. On so, tak, on sobie na, sam na siebie ściągnął. I można powiedzieć, to jest trochę tak, że. Bo dzisiaj moglibyśmy zapytać, na przykład wyobrażam sobie dzisiaj niektórych nastawionych pedagogicznie, którzy powiedzieli, no ale to co to za ojciec? Przecież on powinien nie pozwolić temu synowi, przecież on powinien to przewidzieć. Przecież, yy, ale właśnie myślę sobie, że to jest trochę tak, że czasem Bóg mówi, i my to chyba nazywamy właśnie karą, że czasem Bóg mówi, no jak już koniecznie musisz, to rób tak i, i zobacz. Co ci wyjdzie, nie? No, mm -hmm. i, no i wychodzi nam tak, jak nam wychodzi. Nie? Tak, że, tak. Że, natomiast natomiast y, y, to jest taka bardzo ciekawa, bo też, y, właśnie ty, dla mnie, na przykład, też ten rozdział 15 Łukasza, który y, jest o miłosierdziu, no jest o miłosierdziu, ale on jest dla mnie też o sprawiedliwości, bo tam jest charakterystyczny zabieg. To są trzy przypowieści: o pasterzu szukającym owcy, o kobiecie szukającej drachmy, o ojcu dwóch synów, i tam jest ciągle ten sam schemat Znaczy coś zginęło i coś jest odnalezione. Y, i wydaje się, dwa razy powtarza to ojciec w przypowieści o, o, o miłosiernym ojcu: Trzeba się cieszyć, bo twój brat zgubił się, a się znalazł, umarł, a ożył. Sprawiedliwe dla Boga jest, żeby odzyskał to, co ja mu zabieram. Ja mu zabieram moją miłość, ja, znaczy odmawiam mu mojej miłości. Sprawiedliwe jest, żeby on to odzyskał. To jest sprawiedliwość. Bóg chce, żeby człowiek przyjął to życie, które Bóg dla niego ma. I dlatego Bóg z człowiekiem walczy. Bo człowiek woli popełnić samobójstwo. A jednak walczy. Tak, bo człowiek chce popełnić samobójstwo. No to jest inne słowo na to, co ja mówię, że tak, tak, istnieje. Tak. Tak Ja absolutnie nie mówię, że Pan Bóg jest, nie wiem, jak to tu powiedziałeś ładnie, takim pobłażliwym czymś tam i Taki tak dalej. Dobry wujo. Nie jest. To zresztą też CS Lewis mówił, że jak mówimy, że Bóg kocha, to trzeba pamiętać, że my mówimy o takim kochaniu. To zresztą jest też biblijny obraz, że jest kochanek. Jest namiętny, gorący kochanek, i on jest zazdrosny o tą swoją narzeczoną. No więc tam y, takie to, co nazywamy karaniem, mm. m, musi się w tej logice mm. y, znaleźć. Mm. Y, ono jest podporządkowane w całości logice miłości, mm -hmm. ale to jest zazdrosna miłość, jakby bez znaczy to jest ta historia, Bóg ze mną walczy, ale nie ze mną walczy, bo, bo jakby to, to na tym mi zależy, że to nie jest taka historia, Bóg nie jest... Y Wielbicielem abstrakcyjnej sprawiedliwości, że no ale, złamałeś zasady i ja cię muszę pokarać. Ale nie? czy ja chociaż raz w tej rozmowie użyłem tego ja zasady? Ty. Nie, ja nie mówię, że ty. Ja mówię, że rozmawiamy w pewnym kontekście, i ja ciągle spotykam ludzi, którzy tak rozumują. No tak, ale w porządku wobec tego wprawiało. I mówimy troszkę na kategorii. ich użytek też, nie? Którzy, nie oni, wiem, bo... Zresztą ci uparci i tak będą komentować zjadliwie, że nie mamy racji. Jakoś ale jakoś rozmawiając, to nie, nie staram się mhm. wyobrażać różnych mhm. kategorii. Potencjalnych rozmówców, mm -hmm. bo to jest daremne. Mm -hmm. Wiadomo, mm -hmm. wiem jedno. Ja bym chciał po prostu. Ja mam taki cel, że tak powiem, chciałbym dodać otuchy tym, którzy y, są może trochę przestraszeni tym obrazem Boga karzącego, i że to naprawdę tak nie wygląda. Nie? To wygląda inaczej. Tak, to nie tak. znaczy, że wszystko wolno, to nie znaczy. że Mój, mój taki mistrz teologiczny Ojciec Kryniewicz pisał to. to, to, to to, to, że on ma nadzieję na puste, puste piekło, ostatecznie, to nie znaczy, że nie będzie gehenny. To nie znaczy, że nie trzeba będzie przejść przez ogień. No tak, to jest, to jest no. ta tradycja wschodnia. Tak. Mhm. Natomiast wracając jeszcze do myśli wcześniejszej, mhm. jednego jestem pewien. Mhm. Że słowo wypuszczone, zwłaszcza przez takie media publiczne, potem funkcjonuje w kontekstach i jest rozumiane w sposoby, których tu nie jesteśmy A w stanie teatry. w ogóle przewidzieć. Teatry, Więc oczywiście. Nie ma, znaczy, nie ma co nadmiernie myśleć o hmm. y, potencjalnych takich odbiorcach. Z całym szacunkiem dla wszystkich. Bardzo wszystkich odbiorców. Wszystkich faktycznych odbiorców, hmm. ale. Pogodzić się z tym, hmm. że z hmm. naszych słów zostanie usłyszane wiele różnych kontekstów. Tak, tak. No to, bo, bo dla mnie cenne jest to, na co zwracasz też uwagę, że rzeczywiście, tak trochę odbieram nie, to, co mówisz, że, że zostawmy też takie bogactwo tych biblijnych obrazów i sformułowań, bo w nich naprawdę jest ważna mądrość. Niekoniecznie musimy to uprościć do abstrakcyjnych jakichś zasad. No w ogóle nam nie wolno hmm. no, tego robić. Właśnie. To jest zresztą ta mądrość żydowskiego czytania Biblii. Trochę, yy, przepraszam, nie chcę być... Yy... Takim powierzchownym dehellenizatorem, ale rzeczywiście nam czasem mam wrażenie ciąży takie, takie nałożenie zbyt greckiego myślenia na tą hebrajską mądrość Biblii. A hebrajska mądrość Biblii polega na tym, że lud pierwszego przymierza wiedział, że Bóg mówi też paradoksami, bo Bóg jest i tak zawsze większy niż to, co my o nim powiemy. Ale to my też wiemy, że Bóg jest większy od tego, co my mówimy. No niby wiemy, ale jak już zaczynamy mówić, to nam się tak zaczyna Jej. wydawać. <laughs> Tak, 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 tak. To, żebyśmy, broń Boże, nie mm -hmm. wpadli w manierę tak, tych, tak. którzy będą tutaj o Panu Bogu mówili mm. lepiej niż On sam sobie wie. No, tak, no to tak, już tak. byłaby. Natomiast mi... To byśmy zasłużyli na bo Bożą karę tak, za to. Tak, natomiast, właśnie, bo, bo jakby dla mnie jakoś tak jest, jest istotne zobaczenie właśnie naprawdę tej dobrej nowiny, dobrej nowiny, mm -hmm. też w nowinie o Bożym Sądzie, że ona nie no, jest przeciwko człowiekowi. Ale nie, ona. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina. I yy, nawet takie myślenie, wracam do bardzo osobistej perspektywy, myślenie o swoim życiu, że moje życie jest, będzie osądzone w mm -hmm. miłości tak. przez kogoś, a nie przez algorytm. Przez algorytm. <grym> to jest myślenie o tym, że moje życie ma, ma swoją wagę, ma tak. znaczenie. Ten mm. sąd jest świadectwem, że to nie jest mm. zbiór przypadków. to jest sprawa poważna. Tak. tak znaczy, ja tak. tak rozumiem to słowo biblijne z bojaźnią i drżeniem sprawujcie na swoje zbawienie. Znaczy, chodzi po prostu o to, wiedzcie, że to naprawdę jest sprawa życia i śmierci. No. Tak, że. Bo naprawdę sobie zagrażacie przez swoje głupie wybory. No naprawdę, to jest poważne. Ale ja bym nawet jeszcze więcej, taka świadomość. Wagi, powagi życia ludzkiego. Tak. Co nie, nie oznacza, że trzeba chodzić poważnym, tylko. Tak. tak. Ani że trzeba być obsesyjnie yy, tylko skrupulatnym. Żeby nie to się mówi potem poczucie bezsensu, mhm. yy, ale też to poczucie nieważności. A. no... Mhm. Psuje życie. Nie przeszkadza mhm. w życiu, kiedy ma się poczucie. Że nic nie ma znaczenia, nic nie ma wagi, mhm. wszystko jest jakoś przypadkowe. Więc przeciw temu wierzę, że odczytanie te, tej zapowiedzi sądu, choćby i tutaj, mhm. ale tych, tych całego bardzo mocnego wątku Boga sprawiedliwego, mhm. czyli Boga, który osądza i osądzi, jest. Mhm. Chociaż tak. właśnie ten, w, tym, w tym języku Ewangelii tej najbardziej duchowej, jest mowa właśnie, że Bóg nie sądzi. Tylko właśnie sąd polega na tym, że światło cię woła, na no, ty idziesz do niego albo nie idziesz. I właśnie niestety wielu ludzi nie idzie. Nie? No tak, ale mhm. y, tutaj ja bardziej. Biblię czyta się w całości, mhm. więc mhm. ja już no, nie chcę. Nie, muszę... nie mniej w Jezusie Chrystusie objawia się tak. pełny sens. No ale Jezus Chrystus zapowiedział sąd. Też, to też są słowa Jezusa, co, tak, czy, co cytuję. Tak, wszystkie to są... Wszystko... pytanie, które, które mają większy ciężar? Moim zdaniem ciężar... Wszystkie mają ciężar nieskończony. Nieskończoność hmm. i się nie porówna. Hmm. Bóg jest miłością. To jest ważne czy najważniejsze, czy to jest nie, nie tak ważne? No to jest zwornik wszystkiego. No właśnie, no więc o to mi chodzi, że no tak. zwornik jest taki, że, że, że miłość to nie... To jest... Zresztą to w pierwszym Testamencie też wybrzmiewa, jak się to czyta w świetle Jezusa, mnie na przykład porusza to w powtórzonym prawie, kiedy Bóg mówi: Kładę przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. I my byśmy po ludzku powiedzieli: To wybierajcie sobie, a Bóg mówi: Wybierajcie więc życie. No, tak. Mówi: Bóg, który jest po mojej stronie, nie chce, żebym ja wybrał nieszczęście, prawda? Tak, i to jest od, yy, od samego początku yy, na poziomie wyboru powiedziane: Twoje wybory mają znaczenie, mają konsekwencje. Przeraźliwe, tak. Ale jednocześnie widzimy, że Bóg, Bóg ze mną walczy właśnie o to, żeby te moje wybory nie były, no nie były dla mnie samobójcze, nie? Tak. Z drugiej, znowu z kolejnej strony, Bóg mnie nie będzie na siłę za kark prowadził ku szczęścia, ja, którego ja nie chcę. I to jest ta groza możliwego piekła, nie? No bo jak się uprę, czy też nawet Jezus mówi, to, to jest niesamowite, jak Jezus mówi o tym bluźnierstwie przeciw duchowi, nie? Ja mam wrażenie, że to chodzi o takie zaprzeczenie, znaczy ktoś, kto widzi, a mówi, a nie. I to jest taka no, to, straszna to, historia. To, to są jedne z tych słów, no. które są tak. zapisane w Ewangeliach. Tak. I tu jakby Jezus mówi: No, nawet łaska Boża wydaje się być bezsilna wobec I, tego, jak ktoś dostał łaskę, a nie chce. I, i które drażnią nasze poczucie, że my musimy zrozumieć. Mm. One są taką zadrą. Mm -hmm. I my usiłujemy co jakiś czas nadać im konkretne znaczenie, a potem i tak się okazuje, mm -hmm. że ciągle są tą zadrą. No, zadrą mogą być, tylko ja myślę, że, że właśnie naprawdę kluczem dla mnie jest ten, ten zwornik, o którym powiedzieliśmy. Miłość, nie? To, to jest to, co papa Franciszek nawet tytuł z tego zrobił do jednego ze swoich dokumentów. Bardzo lubię ten wiersz małej Teresy. Cela la est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour jedynie ufność i nic jak tylko ufność do miłości prowadzić nas ma to, yy, no, trudno ufać komuś, kogo się boję, bo mi przywali yy, raczej yy, mogę ufać komuś, kto jest szalony z miłości kto może się ze mną szarpać, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja próbuję popełnić samobójstwo i to jest ten Bóg, o którym mówimy, że karze, ale to jest jeden z obrazów nie? tak, yy, ale natomiast... ja jakby jestem bardziej przyziemny od yy. ciebie i... Ale to jest przy ziemi. Ja się tarzam po ziemi z tym Bogiem. To jest jak walka z aniołem, no. <grym> Ale <grym> słowa twoje są wznoślejsze. I tak patrzę na życie, no i to jest chyba powszechne ludzkie doświadczenie, że boimy się tego, co przyniesie jutro. Mm. Mm. A przecież wszystko, co przynosi jutro, przychodzi z ręki Boga. No tak, to jest jeden z takich wczesnych sposobów mówienia. Nie? Ja stwarzam światło i ja sprawiam ciemności, mówi Bóg i Zajasza, ale w pierwszym liście Jana czytamy Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Tak, ale hmm. tego i Zajasza nie unieważnił. No, bo to są etapy mówienia. No, Kochelet też mówi, że nie wiemy, czy bydlęcia los jest inny niż los człowieka, a jednak my jakoś próbujemy wierzyć. Ja tak ciągle mhm. chcę rozbić twój konkordyzm. Mhm. To taka, Rozumiem. To... to słowo użyłeś, ja sobie tak, go zapamiętałem, tak, i to jest. No Aaa, niech to że, będzie takie małe świadectwo, że jednak trochę próbuje widzieć niespójno, znaczy nie próbuje być na, na siłę spójny. Natomiast ja się tylko u, upominam o to, że kluczem musi być jednak y, łaska i, 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 i wiara w to złożenie. Nie? Że mm -hmm. ja wierzę łasce. Nie? Y, no bo to jest trochę tak święty Izaak Syryjczyk mówi: Nigdy nie, mógł, nie mów, że Bóg jest sprawiedliwy, bo jeśli jest sprawiedliwy, to jesteśmy zgubieni. Polegaj na Jego niesprawiedliwości, na Jego miłosierdziu. No to więc yy, to jest ładne, to jest takie bardzo syryjskie. No. No. I oczywiście nie chodzi o. o no to już o... nie musisz tłumaczyć, tak. to jest tak oczywiste, że. No, 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 no. no nie, bo to z, zaraz ktoś może powiedzieć, że to jest takie właśnie namawianie do róbca, co chce ta. Jak to było w mojej książeczce do nabożeństwa, pierwsza komunia. zgrzeszyć zuchwale z nadzieją na miłosierdzie Boże. Nie o tym mówimy. E, tak, ja pamiętam to jako inną frazę. Zuchwała, ufność w miłosierdzie Boże. Tak. Wiesz, co, że ja się pod wpływem tej frazy z książeczki nabożeństwa długi czas bałem nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. <laughs> po prostu bałem się tego, bo. Że to będzie ta to będzie ta zuchwałość, no. no, no. Więc nie, święta Faustyna nie, nie, nie uczy nas czegoś złego. Nie, nie, zupełnie nie to. Chyba powoli. Tak, temat jest taki, no, tak. że on nie ma jakiegoś jednoznacznego nie. zakończenia. To byśmy zaprzeczyli sobie, że chcemy tutaj teraz kropkę tak. na, na Panu Bogu postawić. Nie nad na naszej rozmowie. No, na naszej rozmowie tak. Bo i myślę sobie, że to też nie jest tak, że to, to nie jest tak, że ja nie widzę dramatyzmu, takiego, który nazywamy sądem, a nie jest też tak, że ty nie widzisz prymatu łaski i miłosierdzia. To raczej chyba się tak próbujemy przepleść w. <todgłosy> Rozumiem, że. Teraz Przed... szukam konkordyzmu z Tobą. Przedstawiałem mm. Boga karzącego, Boga, którego trzeba się bać. Nie, dla mnie to Ty przedstawiałeś właśnie tego Boga zazdrosnego kochanka, który będzie walczył. Będzie tak, oczywiście, tak. I to jest, piękne. Tak. to jest piękne. To jest piękne, tak. Mhm. Yy, tak. To, czyli to, co powiedzieliśmy, nie za bardzo. Yy, Nadaje się, żeby z temu zrobić zbyt łatwą konkluzję. Zatem przyjdzie nam tak to jakoś ładnie zawiesić. Nie? Tak. Bardzo Państwu dziękujemy bardzo za uwagę, dziękuję. za wysłuchanie naszej rozmowy. Mm. Zapraszamy do tak. słuchania następnych. Tak jest. Tutaj pozwolę sobie sparafrazować słowa klasyka, jakim był Piotr Skrzynecki. Yy, ale troszkę go sparafrazować. Jeśli Państwu się podobało, to oglądajcie następne odcinki. Jak się Państwu nie podobało, to polecajcie znajomym. <laughs> yy. <laughs> dobre, to jest dobre. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo Boże. dziękujemy z Bogiem. To był podcast Teologia z Katowic. Jeżeli spodobały Ci się nasze treści, zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, komentowania i robienia tego wszystkiego, co może się przyczynić do rozpowszechniania się naszego podcastu. Pięknie dziękujemy za współpracę i do usłyszenia.